Kwestia bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa, przynajmniej od roku 2014 stała się znacznie ważniejsza w debacie publicznej w Europie niż wcześniej. Dlaczego? No cóż, przyczyniło się do tego środowisko polityczne, środowisko bezpieczeństwa wokół Unii Europejskiej. Pojawiła się tam zupełnie nowa dynamika. I dlatego w ramach naszej współpracy z ECFR organizujemy szereg spotkań na ten temat. Jeszcze kilka lat temu skupialiśmy się na kwestiach bezpieczeństwa transatlantyckiego. Rozmawialiśmy między innymi o Ameryce pod rządami Trumpa. Mieliśmy również spotkanie poświęcone europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony, a dzisiaj będziemy mówić zarówno o Trumpie, jak i o europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony. Wydaje mi się, że nie sprzeniewierzę się zasadom, jeśli powiem, że bardzo ważne jest to, żeby włączać szerszą publiczność w naszą debatę, szczególnie ze względu na to, że liczba głosów z publiczności na ten temat jest naprawdę bardzo duża i dlatego Fundacja Konrada Adenauera stara się przyczynić do tego wspólnego rozumienia polityki bezpieczeństwa i obrony w Europie i nie tylko w kontekście europejskim. Mamy tutaj wyśmienitych gości, którym teraz przekażę głos. Życzę wszystkim Państwu owocnych rozmów. Dziękuję serdecznie, Michael. Przejdę teraz na polski. Nasza rozmowa będzie miała charakter właśnie polsko-angielski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak wielu z Państwa znalazło czas na tę debatę. Myślę, że temat jest ważny i truizmem trochę stało się już takie przypominanie, że po tym okresie dywidendy pokoju po 1989 roku wkroczyliśmy już nie w erę końca historii, jak to kiedyś mówiliśmy, że żyjemy dzisiaj w innej epoce, naznaczonej brakiem stabilności, też niepewnością w wymiarze militarnym i też w świecie już nie w dwu- czy jednobiegunowym, ale wielobiegunowym, z wszelkimi tego konsekwencjami. I to oczywiście nie jest specyfika tylko naszego kontynentu, czy tylko naszego regionu Europy Środkowej, ale myślę, że zwłaszcza w tej części Europy poszukiwanie bezpieczeństwa, czyli to, co mamy w tytule tego spotkania, także w takim twardym, wojskowym wymiarze, stało się rzeczywiście kluczowym wyzwaniem dla elit politycznych i dla społeczeństw w ostatnich latach. I to zagrożenie stabilności i bezpieczeństwa naszego regionu jest w oczywisty sposób związane w pierwszym rzędzie z polityką Rosji, gotowej dzisiaj, jak mieliśmy tego dowody w ostatnich latach, do jawnego pogwałcenia prawa międzynarodowego, do agresji terytorialnej, ale także rozbudowującej dzisiaj swój potencjał militarny w sposób, który bardzo duże obawy budzi, zwłaszcza w krajach naszego regionu. Philip Breedlove i Aleksander Weszbow pisali niedawno w takim raporcie dla Atlantic Council, że Europa Środkowo-Północna stała się centralnym punktem konfrontacji między Zachodem a rewizjonistyczną Rosją. I to jest oczywiście prawda. I Rosja, tak jak mówiłem, wydaje się dzisiaj tym głównym źródłem zagrożenia, ale wydaje się także, że powodem takiego poczucia niestabilności jest także niepewność co do tego, czy ramy instytucjonalne, sojusze, porozumienia, które dotąd gwarantowały nasze bezpieczeństwo, także w obliczu zagrożenia rosyjskiego, dzisiaj nadal pełnią tę funkcję. I też nie ulega wątpliwości, że do polityka Donalda Trumpa, nowej administracji amerykańskiej, jest przynajmniej w wielu krajach głównym źródłem tej niepewności. I jeśli spojrzymy na niektóre z ważnych posunięć w polityce zagranicznej Donalda Trumpa, takich jak wypowiedzenie umowy z Iranem, wypowiedzenie innych porozumień wielostronnych, deklaracja wycofania się z Syrii, no to są te sytuacje, w których ta niepewność co do zaangażowania amerykańskiego
w Europie jest wyraźna. Ale z drugiej strony mamy też inne cechy tej polityki amerykańskiej, to znaczy zwiększenie na przykład zaangażowania amerykańskiego w ostatnich latach w Europie Środkowo-Wschodniej, militarnego, zwiększenie środków finansowych na inicjatywę odstraszania. Więc mamy w gruncie rzeczy do czynienia z dosyć mieszanym bilansem, można powiedzieć, przynajmniej z punktu widzenia naszego regionu. I pytanie, jak ta nowa konstelacja z tym rosnącym zagrożeniem rosyjskim i jednak dla wielu rosnącą niepewnością co do przyszłości zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie, jak ona wpływa na bezpieczeństwo naszego regionu, to pytanie jest czymś, czemu w ICFR-ze poświęciliśmy ostatnio sporo miejsca. Wydaliśmy raport dotyczący relacji polsko-niemieckich na ten temat, którego byłem współautorem, a także raport dotyczący traktatu o INF, którego autorem był siedzący koło mnie Gustav Gressel. I to, o czym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na tym podium, to jest pytanie, jak na te niepewności i zagrożenia, z którymi mamy dzisiaj do czynienia w naszym regionie, powinniśmy reagować, zwłaszcza jako Unia Europejska. Bo widać, że te zagrożenia militarne i ryzyka polityczne wywołują jednak różne reakcje w naszych krajach. Być może Polska i Niemcy są tutaj szczególnie istotnymi krajami, też jeśli chodzi o te różnice. I mi się wydaje, że tych różnic nie należy oczywiście wyolbrzymiać, ale myślę też, że nie należy ich niedoceniać. A na pewno trzeba o tych różnicach rozmawiać i dlatego spotkaliśmy się dzisiaj tutaj właśnie w tym gronie. I chciałbym bardzo serdecznie powitać naszych znakomitych panelistów. Zacznę od pana ministra Bartosza Cichockiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Witamy, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Witam również pana ambasadora Rolfa Nickela, ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Cieszę się bardzo i witam serdecznie, że jest z nami Rina Kaliurant, w tej chwili radca w sztabie planowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych Estonii, ale jeszcze do niedawna przez wiele lat szefowa bardzo prestiżowej konferencji imienia Lennarta Meri w Tallinie. I last but not least Gustav Gressel, mój kolega z programu Wider Europe w ICFR-ze, Senior Policy Fellow naszej instytucji. Bardzo dziękuję Państwu za ciepłe powitanie naszych gości i chciałbym od razu zacząć naszą rozmowę pytania skierowanego najpierw do pana ministra Cichockiego, ale później do pozostałych również naszych gości. Pytania o ten bilans polityki dotychczasowej polityki Donalda Trumpa wobec Europy, a zwłaszcza wobec Europy Środkowej, bo ja mówiłem o tych dwóch stronach, o tej niepewności, którą niektóre nieprzewidziane bądź nagłe kroki prezydenta Trumpa wzbudzają w krajach europejskich, ale z drugiej strony mamy do czynienia z tym zwiększeniem wojskowej obecności, mamy do czynienia z wypełnianiem zobowiązań Traktatu Północnoatlantyckiego i postanowień sojuszu z ostatnich szczytów. Więc pytanie moje jest dosyć proste, chociaż nie wiem, czy odpowiedź jest bardzo prosta. Mianowicie, czy z Donaldem Trumpem jesteśmy właściwie bardziej czy mniej bezpieczni dzisiaj w Europie, a zwłaszcza w Europie Środkowej? Dziękuję bardzo. Niewiele mam już do dodania po tym wstępie. Piotrze, bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, także Fundacji Adenauera i Europejskiej Radzie Polityki Zagranicznej, bo to zawsze jest ciekawe wyzwanie stanąć przed tak wymagającą publicznością, widząc też tylu ambasadorów na sali i skonfrontować poglądy, czy móc odpowiedzieć na pytania. Jesteśmy coraz mniej bezpieczni i źródłem tej sytuacji jest polityka bezpieczeństwa i zagraniczna polityka Rosji. Prezydent Trump oferuje odpowiedź na tę sytuację i
to postępowanie wbrew, to postępowanie rosyjskie wbrew traktatom międzynarodowym, wbrew podstawowym zasadom, które także Rosja podpisała. Gotowość do użycia siły zbrojnej do rozwiązywania sporów międzynarodowych, nielegalne aneksje, porwania, łącznie z ostatnim atakiem na okręty ukraińskie w okolicach Cieśniny Kerczeńskiej na Morzu Czarnym, uwięzienie marynarzy ukraińskich. To w pierwszej kolejności opisuje sytuację bezpieczeństwa Europy Środkowej. Rosyjska koncepcja podziału Europy na strefy, strefę wpływów wyłącznych w najbliższej, bezpośrednim sąsiedztwie, włączając na przykład Ukrainę, Białoruś. Dalej strefa, ja bym to nazwał pakietu blokującego w Europie Środkowej, łącznie z państwami bałtyckimi, gdzie Rosja oczekuje, że będzie współdecydować o najważniejszych strategicznych decyzjach. I gotowość do użycia siły zbrojnej, by tę koncepcję zrealizować, to jest powód, dla którego jesteśmy coraz mniej bezpieczni. Musimy zacząć wyciągać wnioski z faktu, że Rosja w relatywnie krótkim czasie zbudowała potencjał ofensywny, militarny, dalece przekraczający jej potrzeby obronne, który sprawia, że Rosja dziś jest w stanie przeprowadzić operacje wysokiej intensywności w dowolnym punkcie Europy. Prezydent Trump i sojusznicy północnoatlantyccy, i to jest druga strona sytuacji, która opisuje nasze bezpieczeństwo. Kilka lat temu zaczęliśmy proces dostosowania NATO do tej sytuacji i jesteśmy zdecydowanie dziś w lepszej sytuacji niż 3 lata temu, niż przed szczytem w Newport. Mamy EFPs, gdzie stacjonują nie tylko państwa, nie tylko żołnierze amerykańscy, ale żołnierze niemieccy, żołnierze francuscy, żołnierze kanadyjscy. Mamy właściwie jednoznaczną demonstrację jedności sojuszu, która też ma swój bardzo praktyczny wojskowy wymiar. Ci żołnierze ćwiczą w rytmie 5-6-dniowym, a nie raz na kwartał, raz na pół roku. Ćwiczymy mobilność wojskową, podstawową kwestię. Trwa proces reformy struktur dowodzenia, niezwykle ważny. Myśmy rozbroili te dowództwa po zakończeniu zimnej wojny. Znaczy rozpuściliśmy, zredukowaliśmy, teraz wracamy stosownie do wyzwań. Także jesteśmy na dobrej drodze i to jest drugi element, tym razem pozytywny, który opisuje bezpieczeństwo, ten bilans. I tutaj rola Stanów Zjednoczonych pozostaje przywódcza, albo niektórzy mówią wręcz, Stany Zjednoczone powróciły za kierownicę z tego tylnego siedzenia. To jest dobrze. W niektórych kwestiach, które muszą być kontrowersyjne, gdzie buduje się konsensus przez dłuższy czas, no potrzebne jest czasem silne, tak jak odwrócenie spadku wydatków na obronność. To wymagało silnego głosu. Budujemy także wspólnotę, czy konsolidujemy stanowisko wokół innych problemów, które podminowują naszą sytuację bezpieczeństwa. I tu już bardziej zwróciłbym się do tego wymiaru unijnego. To jest imigracja, kryzys związany z napływem imigrantów spoza Europy. Tutaj też jesteśmy w dużo lepszej sytuacji politycznie i pod względem bezpieczeństwa niż 3 lata temu. Nasze bezpieczeństwo Europy Środkowej na pewno też opisuje Brexit, a dokładnie rzecz biorąc, jak do niego dojdzie i jakie będą dalej skutki, na przykład jeśli mówimy o bezpieczeństwie, dla rozwoju, dla przyszłości unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Tutaj ambasador Nickel na pewno nas pochwali się i kolegów francuskich w związku z podpisaniem traktatu w Aquisgranie. Na jakimś wyższym, powiedziałbym, poziomie naszą sytuację bezpieczeństwa w Europie Środkowej opisuje też
jakby taka ideologiczna przesada, z którą mamy do czynienia w Unii Europejskiej i ryzyko, że jakby ryzyko kryzysu elit w Europie, które mogą w sposób burzliwy utracić, w sposób radykalny utracić władzę, utracić legitymizację i wtedy możemy mówić, wtedy jakby Brexit będzie tylko początkiem potężnego problemu. To jest gdzieś jakiś długofalowy, ale jak widzimy po cyklach wyborczych w niektórych państwach starej Europy i sile tych głosów radykalnie stawiających pytanie o sens nawet europejskiej integracji, stawiają pytanie, których w naszej części Europy się nie stawia, ale jakby rozwój sytuacji wokół tych pytań będzie na nas miał wpływ, to jest niezwykle dla nas istotne. Więc zgadzam się, że krótko mówiąc, bilans jest mieszany, ale jesteśmy w większości spraw w gronie sojuszniczym, przede wszystkim natowskim, jeśli mówimy o obronności, to przede wszystkim to jest zadanie dla NATO. Jesteśmy dzięki w tej wspólnocie, umiejętności wspólnego wypracowania decyzji wspólnie z niemieckimi sojusznikami, brytyjskimi, francuskimi, włoskimi, szwedzkimi, innymi tutaj też reprezentowanymi, jesteśmy i będziemy za rok i za kolejne lata w coraz lepszej sytuacji. Dziękuję bardzo. Panie ambasadorze, pan minister Cichocki mówił o tym, że to nie polityka Trumpa jest głównym źródłem niestabilności w naszym regionie. Minister Maas ostatnio, minister spraw zagranicznych Niemiec, mówił ostatnio o tym dosyć wyraźnie, że zmiana, która dzisiaj, którą obserwujemy w polityce amerykańskiej, polega na tym, że nie możemy dzisiaj zakładać, że będziemy włączani lub konsultowani przy podejmowaniu decyzji, że Trump nie jest już przywódcą liberalnego świata, jest symbolem chodzenia własną drogą i że naszą odpowiedzią ma być suwerenna, zjednoczona Europa. Na czym polega dzisiaj to wyzwanie dla krajów europejskich i jak możemy odnaleźć jedność w stawianiu mu czoła? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Dziękuję też za zorganizowanie tej debaty, którą uważam za debatę bardzo interesującą i organizowaną we właściwym czasie. Muszę powiedzieć, że zgadzam się w wielu punktach z tym, co mówił Bartosz Cichocki, w szczególności jeżeli chodzi o te najważniejsze zagrożenia, które wiążą się z rosyjskim rewizjonizmem, powiedzmy sobie to jasno. Inne sprawy, będę o tym jeszcze mówił później, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że zachowanie Rosji w ostatnich latach spowodowało, że powstało mnóstwo problemów w zakresie bezpieczeństwa. Rosja naruszała traktat INF. Mamy też rozwój stanowisk wojskowych Rosji w Kaliningradzie. Rosja też próbuje manipulować wynikami wyborów w różnych krajach, również w Niemczech. Jest więc to w tym momencie jasne, że głównym źródłem zagrożenia w Europie jest Rosja. I tutaj musimy sobie to po prostu powiedzieć wprost. Nie ma co mówić ogródkami. Jest to też jasne, że zmieniła się rola geopolityczna Stanów Zjednoczonych. I nie wynika to tylko z tego, że prezydent Trump objął urząd. Prezydent Trump jest raczej symptomem, a nie źródłem tego, co obserwujemy. Wcześniej mieliśmy też takie tendencje izolacyjne, kiedy jeszcze urząd sprawował prezydent Obama, to zawsze było obecne na kontynencie amerykańskim, ale też nie możemy przesadzać. Liderzy zmieniają się, wygrywają wybory, potem odchodzą i nie mogą mieć aż tak decydującego znaczenia. Ważniejsze są interesy poszczególnych krajów, a nie to, kto personalnie aktualnie sprawuje urząd przywódczy. I
Mówili Państwo o pewnym nowym zjawisku i to jest część też zagrożenia dla Europy. Chodzi o to, że widzimy znów taką konkurencję, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy między tymi największymi mocarstwami. I to jest w tym momencie wyścig, w którym udział biorą również Chiny, które są liderem pod względem gospodarczym też i technologicznym. I tutaj interesy są już różne i musimy tutaj w Europie być świadomi tego, że te interesy europejskie niekoniecznie się muszą zawsze pokrywać z chińskimi na przykład. I nie możemy zawsze wywierać wpływu na to, jak będzie wyglądała polityka amerykańska. Nie było tak w przeszłości i nie jest też tak teraz. I te sojusze w USA, jak się okazuje, być może nie są już tak istotne dla Amerykanów. I mamy na myśli tutaj sojusze z Europą, ponieważ być może rola Europy też uległa zmianie. Oczywiście tę debatę można jeszcze potem pogłębić. Powiedziałbym, że tak, owszem, taki byłby mój wniosek. Ten problem, przed którym stoimy w Europie, to jest problem związany z Rosją, z rosyjskim rewizjonizmem. To jest dodatkowo jeszcze skomplikowane tym, że zmienia się geopolityczna rola USA i dodatkowo jeszcze komplikuje to nowa konkurencja między mocarstwami. Rina, pracujesz w Estonii, jesteś radczynią w Departamencie Planowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a Estonia jest wyjątkowym krajem z różnych powodów oczywiście, między innymi z tego powodu, że jak się wydaje, Estonii udaje się taki szpagat między z jednej strony zorientowaniem na współpracę transatlantycką i jednocześnie integrację europejską, tak żeby w Unii Europejskiej tworzyć taką strategiczną autonomię w ramach tej nowej interwencji europejskiej, inicjatywy interwencyjnej. Jak ten dylemat wygląda z perspektywy Estonii? Czy mogłabyś to wyjaśnić szerzej? Bardzo dziękuję, Piotrze. Dziękuję za zaproszenie mnie na to wydarzenie. Dziękuję też Fundacji Konrada Adenauera. Rzeczywiście, Estonia to mały kraj i też graniczymy z Rosją. Jesteśmy na froncie i to zawsze było dla nas bardzo ważne, żeby brać udział w integracji europejskiej, tak żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo i stabilność w regionie. I to jest coś, no, z czym musi się mierzyć taki mały kraj. Jeżeli jesteśmy małym krajem, no to czujemy się tak naprawdę zgnieceni przez sąsiadów i przez wielość różnych inicjatyw, które nas otaczają i musimy po prostu brać w tym aktywny udział, inaczej zginiemy, musimy iść z prądem, musimy brać udział w tej integracji, w tych procesach integracyjnych, które mają miejsce w Europie Zachodniej, w takim zakresie, w jakim jest to tylko możliwe. I teraz po wyborze prezydenta Trumpa pojawił się pewien problem dla nas. I to już wskazywano wielokrotnie wcześniej. Widzimy, że wraca polityka mocarstwowości. Widzimy, że te instytucje i ta polityka oparta na taka multilateralna, wielostronna, nie ma już takiego znaczenia. Mamy Rosję, mamy Chiny, mamy Indie, mamy USA i inne potęgi rosnące w Azji, ale też na Bliskim Wschodzie. I to jest bardzo trudna obserwacja, ponieważ okazuje się, że Unia Europejska staje się peryferialna w pewnym sensie, jako siła geopolityczna. I widzimy też pewnego rodzaju jednostronność, która się pojawia ze strony działań USA. Na przykład wycofanie się z traktatu INF i też ta walka, jeżeli chodzi o porozumienie o wolnym handlu, te trudności z podpisywaniem tych porozumień.
To rzeczywiście jest czymś nowym, tak mi się wydaje. I te wielkie mocarstwa no, muszą sobie teraz z tym wyzwaniem jakoś poradzić. I oczywiście Rosja to wykorzystuje, bo to są słabości, różnego rodzaju nieporozumienia czy wrogości w ramach tych wcześniej istniejących sojuszy, w ramach też Unii Europejskiej. Rosja na tym korzysta, Rosja to wykorzystuje. I bardzo często wydawało się, że obarczaliśmy Rosję winą za wszystko i mówimy nawet czasami, że to, że Trump wygrał wybory, to było coś bardzo dobrego dla Rosji. I ja zgadzam się z analizami, które wskazują na to, że ta polityka Trumpa wobec Rosji wcale nie jest dobra dla Rosji. Chodzi bardziej o to, co Trump zrobił z wizerunkiem liberalnej demokracji i z wizerunkiem USA. To jest korzystne dla Rosji. To stwarza Rosji możliwości, żeby rozgrywać tutaj nas przeciwko sobie nawzajem. Bardzo dziękuję, Rino. I teraz chciałbym się zwrócić do Gustawa. Jeżeli chciałbyś skomentować to, co tutaj było do tej pory, to oczywiście bardzo proszę. Wszyscy już wspominali o traktacie INF i mam takie poczucie, że to jest taka nowa, może nie chcę użyć słowa walka, ale no, jest to nowa debata, bo oczekuje się, że USA wycofają się z tego traktatu INF dotyczącego rozbrojenia. I jest to reakcja na to, że Rosja naruszyła postanowienia tego traktatu oczywiście, natomiast spodziewamy się w kolejnych tygodniach rozmów na temat tego, jakie kroki teraz mają zostać podjęte. Potrzebujemy więcej wojsk być może, potrzebujemy więcej pocisków w naszej części Europy, a może też potrzebujemy wzmożonych wysiłków na rzecz tego, żeby zapewnić lepszą kontrolę nad procesem zbrojenia. Mam takie poczucie, że są bardzo różne w tym momencie pomysły na stole i w bardzo dużym zakresie mogą nas one podzielić. No bo na pewno nie wszystkie te pomysły będą mogły zostać wdrożone jednocześnie. I więc moje pytanie do Gustawa. No, Gustaw przygotował publikację na temat kontroli zbrojeń właśnie w świetle traktatu INF i mam następujące pytanie. Czy to jest właśnie kolejny duży problem, który można potencjalnie dzielić w Europie Środkowej? Niestety może tak się okazać. Natomiast chciałbym skomentować jeszcze jedną kwestię, bo to pasuje do traktatu to INF. Okazało się, że jest to symptomem tak naprawdę aktualnej polityki USA, to, że oni się chcą wycofać z tego traktatu INF. Tam mamy różne polityki zagraniczne. Mamy politykę zagraniczną Senatu, Kongresu, mamy też politykę zagraniczną rządu, ministrów amerykańskich i też byłych doradców w zakresie bezpieczeństwa i urzędników byłego ministerstwa i wreszcie mamy Trumpa i te różne polityki zagraniczne USA czasami są zupełnie sprzeczne. Kongres bardzo dobrze pracował, jeżeli chodzi o sankcje nakładane na Rosję. Ale okazało się, że te sankcje straciły wiarygodność, ponieważ przewidziano różnego rodzaju wyjątki od tych sankcji w drodze takich specjalnych poprawek. I okazało się, że te osoby, w które te sankcje były wymierzone, zostały z nich częściowo zwolnione. I okazało się też, że brakuje takiej współpracy, komunikacji między różnymi siłami w Europie a Stanami Zjednoczonymi. I na przykład tutaj ten format normandzki, tutaj wiele osób uważa, że to jest format, który ma służyć rozmowom między Francją, Niemcami,
Niemcami, a Rosją, ale tutaj bardzo ważna jest też rola USA, bo to jest oczywiste, że Putin zdaje sobie sprawę, że na przykład Obama popierał kanclerz Merkel. Nieważne, co ona proponowała, mogła liczyć na poparcie prezydenta. W tym momencie już tak nie jest i Putin o tym wie. W tym momencie Niemcy mogą proponować różne rzeczy, ale nie mogą mieć pewności, że administracja amerykańska będzie jej popierać. I teraz coś się okazało. To jest jasne, że Rosja naruszyła traktat INF i jak możemy teraz pójść z tym do przodu? No, nie możemy zagrozić Rosji, że jeżeli Rosja będzie naruszała tutaj traktat, to my będziemy mieli w pogotowiu tutaj jakieś rakiety, ponieważ nie mamy systemu antyrakietowego. Także musimy, nie możemy napędzać się wyścigu zbrojeń, którego nie możemy wygrać. I musimy w tym momencie skoncentrować się na tym, żeby przygotować naszą opinię publiczną do walki z Rosją, która nas może czekać, bo to jest też wojna informacyjna. A jeżeli mamy już wojnę informacyjną, to chodzi o to, żeby przejąć kontrolę nad narracją. Nie możemy oddawać pola w kontrolowaniu tej narracji naszemu wrogowi. I Trump o tym wyraźnie mówił. W tym momencie nie mamy jeszcze systemu antyrakietowego i też nie mamy kontroli nad narracją. I tutaj szczyt NATO mówił o ultimatum i to była tak naprawdę próba, żeby ponownie zyskać kontrolę nad narracją, nad debatą, żeby zyskać po prostu trochę czasu i żeby wysłać też sygnał do opinii publicznej, żeby opinia, żeby wiedziała, na co się przygotować. I mówiąc szczerze, wydaje mi się, że cała ta debata na temat tego, czy USA się oddala od Europy, to wszystko jest hipotetyczne. Dlaczego? Dlatego, że USA w tym momencie zachowuje się tak jak większość krajów w Europie. Jest to państwo, które ma niedziałający aparat polityki zagranicznej. Społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane, podzielone. USA ma dokładnie takie same problemy jak większość państw w Europie. Tutaj widzę bardzo wiele podobieństw. I my jesteśmy zależni od USA, a oni mają te same problemy i co my, więc nas to nie może teraz uspokoić. Ambasadorze, omówmy ten traktat nieco głębiej. Jest pan ekspertem w dziedzinie rozbrojenia i kontroli zbrojeniowej. Historia tego traktatu wiąże się z historią Niemiec w sposób bardzo ścisły i z decyzjami NATO o rozbrojeniu w latach 70., które wywołały bardzo wiele podziałów i bardzo wiele dyskusji na terenie Niemiec. Czy oczekuje pan, że sytuacja się powtórzy w momencie, kiedy traktat INF zostanie oficjalnie ogłoszony za nieistniejący? Być może moglibyśmy powiedzieć, że on tak naprawdę już nie istnieje, no ale jeszcze oficjalnej takiej decyzji nie ma. Z pewnością są głosy w Europie, które zachęcają Stany Zjednoczone, Niemcy, Francję i innych do tego, by wzmacniać potencjał w zakresie zdolności wojskowych, tak aby przywrócić równowagę pomiędzy z jednej strony Rosją, a z drugiej strony NATO. Jak pan przewiduje, że ta dyskusja będzie się rozwijała w kolejnych tygodniach i miesiącach? Po pierwsze, dziękuję serdecznie, że wspomniał pan o tym, że jestem ekspertem w tej dziedzinie. No cóż, ja przesiadałem w takiej komisji dotyczącej tych tematów, więc faktycznie ten temat i traktat rozbrojeniowy INF jest mi bardzo bliski od wielu lat. Przyglądam się kwestii tego, w jaki sposób Rosja wyłamuje się z tego traktatu. Już w 2013 roku na przykład mieliśmy rozmowy na ten temat.
Rosja tworzy nowe pociski, między innymi pociski manewrujące, które nie są zgodne z zapisami traktatu rozbrojeniowego. I minister Maas bardzo wyraźnie powiedział podczas wizyty w Moskwie w miniony piątek, że piłka znajduje się teraz na polu Rosjan. To oni muszą się teraz oczyścić z oskarżeń i muszą podjąć kroki. Chodzi o to, by redukować potencjał zbrojeniowy, ale także o to, by robić to w sposób weryfikowalny, byśmy mogli to sprawdzić. I wydaje mi się, że wszystkie kraje, które są reprezentowane przy tym stole, nie mają co do tego wątpliwości, również w kontekście NATO. Nie możemy rozgrywać przeciwko sobie żadnych członków NATO. Rosja dopuściła się naruszeń i musi teraz zmienić swoje postępowanie. To po pierwsze. Po drugie, fakt, że w ogóle o tym mówimy i że 2 lutego upłynie ten okres 60 dni pozostawiony Rosji na dostosowanie się, nie oznacza, że Rosja nas posłucha i nie oznacza też, że tego 2 lutego wszystko się zakończy. Nawet po 2 lutego wciąż ta piłka będzie się znajdowała w polu gry Rosjan. Decyzja będzie należała do nich. Kolejna kwestia. Nie jesteśmy już w latach 80. W latach 80. mieliśmy tą bardzo tradycyjną sytuację. Mieliśmy Rosję ze swoją bronią, ze swoimi pociskami i mieliśmy decyzję, o której teraz tak wiele się mówi, żeby się sprzeciwić temu, że Rosja posiada taką broń, no i doszło do takiego właśnie sprzeciwu. Ale obecnie kontrola poziomu zbrojeń jest zupełnie inna, ma zupełnie inny wymiar. Nie mówimy już o konwencjonalnej broni, mówimy obecnie o aktywach, które mają swoje źródło gdzieś w przestrzeni kosmicznej. To jest zupełnie nowa kategoria broni, więc nie możemy powiedzieć, że potrzebujemy rozbrojenia, żeby zmierzyć się z tymi nowymi wyzwaniami. Tak naprawdę, nawet dzisiaj, nawet w sytuacji, gdy INF dotyczy tylko pocisków ziemia, naziemnych, mamy bardzo wiele innych komponentów, które są bardzo ważne, bardzo silne i mają mniej destabilizujący charakter i są też mniej bezpieczne w przypadku pierwszego ataku. Więc spójrzmy na to poważnie, nie wyprzedzajmy faktów, postarajmy się uchować ten traktat rozbrojeniowy, co oczywiście będzie bardzo trudne, ale może nam się uda. Ponadto musimy sprawić, by sojusz był zjednoczony. Nie możemy dać się podzielić, nie możemy pozwolić Rosji na to, by udowadniała nam, że ma broń, którą możemy widzieć, którą możemy dotknąć, a zatem ona nie jest groźna. Nie możemy dać się przekonać, że tak wygląda rzeczywistość. To jest bardzo złożona debata, powinniśmy poświęcać jej wiele uwagi i nie powinniśmy zbyt pochopnie wyciągać wniosków, które okażą się po prostu niewłaściwe. Panie ministrze, pan ambasador Nickel mówił o tym, że powinniśmy ratować to, co się da, ratować traktat INF i nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Czy pańskim zdaniem ten traktat jest do uratowania, a jeżeli nie, to jaki widzi pan jaką dalszą drogę widzi pan dla problematyki kontroli zbrojeń i rozbrojenia czy dozbrojenia w Europie? Znowu niewiele mam do dodania po wypowiedziach poprzedników. Traktat jest do uratowania. Ważne, żebyśmy rozumieli, że 2 lutego Stany Zjednoczone, o ile Rosja nie powróci do traktatu, zawieszą realizację INF. On będzie obowiązywał.
i Rosja może powrócić. Jak rozumiem, oczekiwanie nasze jest, aby system SSC-8 został zniszczony, a nie rozbrojony, chyba że się przesłyszałem. To raz. Dwa, znowu nie jest, znaczy, bo powinienem zacząć od tego, że zgadzam się całkowicie z tym, że nie jest tak źle, jak piszą. Wydaje mi się, że debata ekspercka jest oderwana trochę od rzeczywistości dyplomatyczno-negocjacyjnej. Nie jest tak źle, bo ministrowie spraw zagranicznych NATO w grudniu przyjęli wspólne stanowisko i to jest bardzo dobrze i ta wspólnota powinna zostać zachowana, aby naciskać na Rosję, aby powróciła do traktatu, bo to nie Stany Zjednoczone łamią traktat, tylko Rosja. Tak samo jak zbudowaliśmy w NATO wspólną podstawę i zresztą w Unii Europejskiej też wspólną podstawę, wspólne ramy polityki wobec Rosji, powinniśmy się tego trzymać. Znaczy, nie jest tak źle. Te debaty, publiczne wypowiedzi trochę zafałszowują negatywnie obraz. Rozbrojenie w ogóle nie jest jeszcze martwe. Z tego co rozumiem, żadna ze stron nowego traktatu START, New START Treaty, nie ocenia go negatywnie, jest chyba raczej nawet zadowolona. To jest bardzo ważny traktat. Natomiast zgadzam się, przez te 20 lat powstały zupełnie nowe systemy i wiemy już, że powstaną kolejne, których nie obejmuje żaden traktat. I tutaj jest problem. Rozwinęły się państwa, które nigdy nie były stronami niektórych reżimów, które już teraz posiadają uzbrojenie o ogromnym potencjale niszczenia. Jeśli Rosja nie powróci do traktatu ONF, to po pierwsze my w Europie, którzy niestety, i to jest też potężny problem, nie zbudowaliśmy nigdy systemów, nie jesteśmy gotowi do zbudowania systemów, które byłyby wojskową odpowiedzią na takie systemy jak SSC-8. Bardzo ciekawe były zresztą rozważania pana Gustawa Gressela, że myśmy nawet starali się trzymać naszych wyborców w takim przekonaniu, że skoro INF obowiązuje, to jesteśmy bezpieczni, mimo że od kilku już ładnych lat on jest łamany i to jest źródłem niebezpieczeństwa. I publiczność nie jest przygotowana, wyborcy nie są przygotowani także budżetowo na zaakceptowanie kosztów budżetowych, zbudowanie tej odpowiedzi. Ale w tej sytuacji, przynajmniej to, co jest minimum, nie powinniśmy inicjować żadnych rozmów o nowym reżimie kontroli zbrojeń z Rosją, dopóki ona nie powróci do INF. To jest minimum tutaj w Europie. Jeśli Rosja nie będzie powracać do INF, będzie dalej łamać w sposób tak oczywisty INF, inne reżimy, to my w Polsce byśmy oczekiwali, że Stany Zjednoczone, bo one są technicznie do tego zdolne, zaczną podejmować działania w obszarze wojskowym, które będą odpowiedzią na to zagrożenie. Te działania nie muszą w ogóle włączać Europy i w ogóle nie muszą włączać lądu, więc w tym sensie to nie jest, ale to będzie miało wpływ, oczywiście na bezpieczeństwo Europy. I to jest to, co powtórzyłem, ale trudno tu coś mądrzejszego niż ambasador Nickel wymyśleć i pan Gustav Gressel. Thank you very much, Minister. And before I ask Rina Kaliurant about how the whole INF debate is viewed in Estonia and to what extent the possible withdrawal is seen as a risk also for Estonian security, I would like to ask Gustav for a short explanation, because here we have heard two words of caution, but in your paper you basically the title of your paper is Rearmament for Arms Control, with the main argument is that in order to make Russia to comply with the international agreements, we need to basically restore the military balance because that would not work otherwise. Could you spend 2 minutes on explaining this way of thinking? So in the Soviet Union, arms control had to curb
technological or military advantages. Celem było powstrzymanie potencjału militarnego na Zachodzie i po drugie to było wywarcie presji na Zachód. I to się Rosjanom udało. Związek Radziecki podpisał traktat rozbrojeniowy INF i traktat Open Sky i jeszcze kilka innych traktatów, nie ze względu na zaufanie w stosunku do innych krajów, ale ze względu na to, że Rosja nie mogła sobie pozwolić na porażkę, a niepodpisanie traktatu właśnie na taką porażkę by ich skazywało. Fakt, że Rosja nie przestrzega traktatu rozbrojeniowego i nie chodzi tylko o traktat INF, ale o każdą konwencję, każdy traktat w dziedzinie zbrojenia. Oczywiście tutaj poziom niezgodności z tymi traktatami jest bardzo różny w przypadku, w zależności od poszczególnych traktatów, ale to wynika z tego, że Rosja nie widzi potrzeby, by przestrzegać tych traktatów, widzi swoją przewagę na wschodniej flance i wie, że może ją przekuć w korzyści dla siebie i nie chce poświęcać tej przewagi militarnej w obecnym momencie. Więc rosyjskie rozważania kierują się głównie kwestiami militarnymi. Oczywiście możemy wpłynąć na te ich rozważania, wyłącznie zmieniając sytuację strategiczną, taktyczną po naszej stronie. Oczywiście to wynika z logicznego myślenia. Natomiast to zależy już od Europejczyków i od Amerykanów, jakie podejście obiorą. Natomiast główną konsekwencją tych broni jest to, że w momencie kryzysów sojusze się po prostu posypią. Dlatego, że okaże się, że na przykład Ameryka nie jest zagrożona tak jak Europa, a Europa Zachodnia nie jest zagrożona w takim samym stopniu jak Europa Wschodnia. I dlatego odpowiedź Amerykanów na kryzys może być inna niż odpowiedź Europejczyków, co stawia nas w bardzo niebezpiecznej sytuacji. W tej samej sytuacji był Helmut Schmidt na początku lat 70. Bardzo trudno się z takiego impasu wydostać. To tyle chyba. Dziękuję serdecznie, Gustawie. Teraz powróćmy do Riny. Nie chodzi tylko o traktat rozbrojeniowy INF, ale generalnie o to, jak zagrożenie jest postrzegane w Estonii. Oczywiście wasze położenie geograficzne sprawia, że jesteście bardzo podatni na to, co dzieje się w Rosji, więc dla nas bardzo ciekawe będzie posłuchać, jakie jest wasze stanowisko, wasze postrzeganie kwestii nie tylko traktatu rozbrojeniowego INF, ale dalszego zwiększania obecności sojuszu na wschodniej flance, w szczególności w Estonii. Dziękuję, Piotrze. Przede wszystkim ja nie jestem ekspertką, jeżeli chodzi o kontrolowanie zbrojeń. Mogę mówić troszeczkę ogólniej o tym jedynie. Estonia była jednym z krajów, no mam na myśli również kraje bałtyckie, ale też i Polskę. Estonia była jednym z krajów, które nie krytykowało jakoś bardzo USA. Myśmy oczywiście nie pochwalali tego, że USA chce wystąpić z tego traktatu, ale wspieraliśmy USA w tym argumencie, zgodnie z którym Rosja naruszyła ten traktat. To było dla nas najważniejsze, podobnie jak Polska i kraje bałtyckie. Oczywiście Estonia jest bardzo zmartwiona tym, co dzieje się w kontekście tego traktatu, zagrożeniem dla istnienia tego traktatu w przyszłości. Byłam w New Delhi na konferencji w zeszłym tygodniu i emerytowany wojskowy powiedział na tej konferencji, że to był rosyjski emerytowany, który powiedział, że my mamy odpowiednią broń, która może odstraszać i my się jej tutaj nie pozbędziemy.
I teraz ten traktat INF, no to był taki filar kontrolowania zbrojeń, jeszcze stworzony w okresie zimnej wojny. W tym momencie, jeżeli miałby ten traktat przestać obowiązywać, chociaż to jeszcze nie jest pewne, to nie będziemy już mieć prawnych ograniczeń, jeżeli chodzi o rozwój tej broni w Europie i w Azji Wschodniej, i to jest coś, co nas oczywiście bardzo martwi, zwłaszcza jeżeli pomyślimy, jakie mamy położenie geograficzne i mamy bardzo blisko wojska rosyjskie, 400 tysięcy żołnierzy, natomiast po stronie zachodniej no jest tylko 200 tysięcy żołnierzy, więc to nas oczywiście bardzo, bardzo martwi. Nie mówiąc już o Kaliningradzie jeszcze, więc ta rola NATO w naszym regionie jest dla nas no, niesłychanie ważna. Oczywiście chcielibyśmy, żeby wojska amerykańskie były tutaj na stałe obecne, ale w tym momencie jest to bardzo trudna kwestia, bardzo złożona, skomplikowana, zwłaszcza teraz, kiedy Polska rozmawia o tym porozumieniu z USA dotyczącym powstania Fortu Trumpa, Fort Trump. I w tym sensie mogę potwierdzić, że staramy się brać aktywnie udział w każdej inicjatywie, która jest podejmowana. Chcemy, żeby zachować jedność w ramach NATO. Chcemy, żeby nasz głos był słyszany, ponieważ jesteśmy takim najsłabszym ogniwem NATO, najbardziej narażonym ze względu na położenie geograficzne. I tak naprawdę Estonia boi się tak naprawdę wszelkich takich rozwiązań bilateralnych, wszelkich porozumień zawieranych tylnymi drzwiami. Boimy się jakiegoś podziału w NATO wprowadzonego właśnie tylnymi drzwiami. Tak jak powiedział minister spraw zagranicznych Norwegii, ta jedność polityczna jest dużo ważniejsza w końcu niż potencjał militarny. Ostatniego cytatu i tego, co powiedziała Rina Kaliuran przed chwilą, ponieważ no, dwie polskie inicjatywy w ostatnim czasie budzą kontrowersje. Jedna to co dyskutuje się pod hasłem Fort Trump, druga konferencja dotycząca Bliskiego Wschodu w lutym, które są przez wielu komentatorów postrzegane jako no niesprzyjające jedności, czy to Sojuszu Atlantyckiego przy okazji Fortu Trump, ponieważ jest to inicjatywa bilateralna polsko-amerykańska, czy to jedności Unii Europejskiej w przypadku konferencji bliskowschodniej, która jest postrzegana jako konferencja no wyraźnie sprzyjająca linii interpretacyjnej amerykańskiej, jeśli chodzi o porozumienie nuklearne z Iranem, w którym to kwestii Unia Europejska jako całość ma odmienne zdanie od administracji amerykańskiej. Poprosiłbym pana o komentarz do tej krytyki czy tych zarzutów. Po pierwsze, mam kłopot z przedstawianiem głosów krytycznych, uogólnianiem ich, że Unia Europejska, że jacyś komentatorzy. No zawsze będzie tak, że ktoś będzie niezadowolony z czegoś. Natomiast jest wiele głosów poparcia i oczekiwania w związku z oboma tymi inicjatywami. Drugi mój generalny problem jest taki, że zaczęliśmy dyskusję od tego, czy Stany Zjednoczone są wiarygodne, czy są wiarygodnym sojusznikiem, czy jesteśmy z nimi bezpieczniejsi, a kończymy na tym, po co Amerykanie nam tu przysyłają wojska. No to musimy się zdecydować. Albo chcemy Stany Zjednoczone, oczekujemy Stanów Zjednoczonych w Europie w obszarze obronności i bezpieczeństwa jako filaru i temu służą polsko-amerykańskie rozmowy. Tak jak wcześniej niemiecko-amerykańskie rozmowy doprowadziły do stacjonowania amerykańskiego w Niemczech, włosko-amerykańskie do stacjonowania we Włoszech i kilkanaście jeszcze innych państw dwustronnie umówiło się ze Stanami Zjednoczonymi o stacjonowaniu wojsk w Europie. Więc raz. Dwa. Zaczęliśmy od tego, że mamy problem z prezydentem Trumpem, bo on postępuje nie multilateralnie, tylko unilateralnie. No to robimy konferencję, zapraszając kilkadziesiąt państw, żeby multilateralnie to przedyskutować jeden z najważniejszych problemów globalnych, pokój, stabilność Bliskiego Wschodu, no to wtedy słyszymy, że ale nie, bo to jest zła konferencja. No to jakby
Staramy się wsłuchiwać w głosy wzywające do multilateralizmu i do zachęcania Stanów Zjednoczonych do pozostania w Europie. I stąd te inicjatywy. Konferencja bliskowschodnia też dowodzi, że Polska nie jest państwem jakby jednego zagadnienia, one issue country. Bliski Wschód to jest region, gdzie historycznie jesteśmy tam podmiotem, to nie jest funkcja naszej polityki, historycznie, tożsamościowo, ekonomicznie, energetycznie i tak dalej. Jesteśmy tym zainteresowani, ale strategicznie, z naszego punktu widzenia Polski, nie chcę mówić za Estonię czy Austrię, ale wydaje mi się, że tu jest podobnie, największym dla nas zagrożeniem jest rozejście się transatlantyckie, ten transatlantic divide. I nasz powód, dla którego się zgodziliśmy gościć tę konferencję, jest, aby zmniejszyć ten transatlantic divide, a może wręcz zakopać. Nie ma wspólnego unijnego podejścia, no chyba że jakby nie traktujemy Polski jako państwo unijne. My jakby wspieramy JCPOA, natomiast sprzeciwiamy się niektórym kontrproduktywnym propozycjom mającym podważyć politykę Stanów Zjednoczonych, zanim spróbowaliśmy się porozumieć ze Stanami Zjednoczonymi. No i myślę, że bez względu na kontrowersje będziemy zdeterminowani, żeby zarówno osiągnąć ostateczne porozumienie co do spraw wojskowych, na którym skorzysta sojusz, skorzysta na pewno region. To ma być to stacjonowanie, rozszerzone stacjonowanie USA w Polsce, ono będzie tak naprawdę regionalne. Takie jest nasze podejście. No ale rozumiem, że to będzie budziło kontrowersje. Jesteśmy też do tego już dobrze przyzwyczajeni przez takie projekty jak Nord Stream. Mimo licznych, nawet większościowych w Unii Europejskiej głosów sprzeciwu, projekt jest kontynuowany. Jesteśmy przyzwyczajeni co do kontrowersji wokół przyszłych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. To będzie tak naprawdę w porównaniu, a INF w porównaniu z tym problemem, z punktu widzenia Europy Środkowej, jest trzeciorzędnym problemem. No i jakoś z tym żyjemy, więc sądzę, że i po 14 lutym jakoś też się obudzimy. I po osiągnięciu porozumienia polsko-amerykańskiego też przyjdą kolejne dobre dni. Panie ambasadorze, Mr. Ambassador, I will ask in English. Zadam pytanie teraz po angielsku. Panie ambasadorze, czy ta wzmocniona obecność wojsk amerykańskich w Polsce wzmocni, poprawi bezpieczeństwo w Europie Środkowej, także w Niemczech? Czy ma pan inne zdanie w tej kwestii? I drugie pytanie, czy minister Maas weźmie udział w tej konferencji dotyczącej Bliskiego Wschodu w lutym? I czy będzie zabierał głos w tym zakopywaniu murów pomiędzy transatlantyckimi a europejskimi poglądami na Iran? Najpierw odpowiem na drugie pytanie. Minister Maas jeszcze nie podjął decyzji co do obecności na tej konferencji. Wciąż mamy jeszcze kilka tygodni na zastanawianie się nad tą sprawą. Otrzymaliśmy wiele informacji o tej konferencji. Wciąż mamy pewne pytania, wątpliwości i jesteśmy obecnie na etapie rozmawiania na ten temat z naszymi przyjaciółmi z Polski i ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście wiążą się z tym niebezpieczeństwa, na przykład to, że będzie ten podział w Europie. Pani Mogherini nie wydaje się zbyt entuzjastycznie nastawiona do tej inicjatywy. Jest również niebezpieczeństwo, szczególnie w odniesieniu do Iranu, gdzie polityka amerykańska i polityka europejska nie do końca się ze sobą zgadzają, i to już takie dosyć eufemistyczne wyrażenie. JCPOA, no cóż, tutaj to zostało przyjęte rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.
to nie jest tylko jakieś tam porozumienie, to jest porozumienie zatwierdzone w sposób międzynarodowy przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i w związku z tym, że Iran nie jest zaproszony na konferencję, no cóż, co to będzie oznaczało? Mamy również pytanie tego, co to będzie oznaczało dla procesu pokojowego, jak wszyscy zdajemy sobie sprawę. Podejście amerykańskie dotyczące procesu pokojowego nie do końca pokrywają się z podejściem Europy w tym zakresie, a więc mamy tutaj zagrożenie braku jedności. Ale tak jak już wspomniałem, to są kwestie, które musimy jeszcze wyjaśnić z naszymi przyjaciółmi i zdecydujemy wspólnie, jaka będzie nasza odpowiedź. I wtedy podejmiemy decyzję, czy brać udział, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o inne, o pozostałe pytania, o to drugie pytanie, wydaje mi się, że wzmacnianie obecności wojsk administracji Trumpa w Europie Wschodniej, po pierwsze, nie jestem tak do końca przekonany, że pozycja Stanów Zjednoczonych i decyzja w tej sprawie będzie tak prędka, jak by się tego spodziewał rząd polski, czy też jak miałby nadzieję rząd polski. I druga kwestia, i bardzo ważne pytanie, czy więcej wojsk w tej części Europy zwiększy bezpieczeństwo, czy niekoniecznie? Jaka będzie reakcja Rosji na zwiększenie obecności wojsk? Czy gdy Rosja zwiększy obecność swoich wojsk w Białorusi, to czy sytuacja bezpieczeństwa w Europie będzie lepsza, czy raczej gorsza? To są wszystko kwestie, z którymi musimy się zmierzyć. Każdy kraj ma z pewnością swoje własne zdanie na ten temat. Musimy o tym mówić i faktycznie te dyskusje się toczą. Nie mówię tutaj o akcie założycielskim. Natomiast czy to przyniesie nam zwiększenie bezpieczeństwa, czy niekoniecznie? No cóż, to jest obecność mimo wszystko ograniczona, bo nigdy tych wojsk nie będzie aż tak dużo w Europie, by odpowiedzieć na zagrożenie ze strony Rosji. Być może ta obecność będzie większa, bardziej zaznaczona, bardziej wyraźnie zaznaczona, natomiast czy ona zwiększy bezpieczeństwo, czy nie? No cóż, to jest to pytanie, ono pozostaje otwarte. Może Rina ma odpowiedź na to pytanie, a z pewnością mam swoje zdanie w tej kwestii. Tak, to jest rzeczywiście dobre pytanie. Z naszej perspektywy wygląda to następująco. Im więcej wojsk USA jest obecnych w tej części Europy, tym lepiej dla nas, ponieważ musimy odstraszać Rosję, musimy mówić językiem, który Rosja rozumie, i Rosja rozumie tylko ten język w tej części Europy. Czy to będzie Fort Trump, czy coś innego? Nie wiemy, czy ten Fort Trump powstanie, nie wiemy, jakim to będzie formacie ostatecznie zrealizowane, ale jeżeli będzie to jakiś format rzeczywiście regionalny, który w jakiś sposób zwiększa obecność wojsk amerykańskich w regionie, nawet jeżeli nie będzie to w krajach nadbałtyckich, to będzie to też dla nas pozytywne. Nie chodzi o to, że my nie musimy zwiększać własnego budżetu obronnego i że nie musimy współpracować w ramach Unii Europejskiej w zakresie polityki bezpieczeństwa, polityki obronnej. Tak jak już mówiłam wielokrotnie, te oświadczenia, które słyszeliśmy, że nie damy sobie rady bez USA, to nie jest do końca tak. Prawdopodobnie USA w jakimś momencie rzeczywiście zmniejszy swoje zaangażowanie w regionie tutaj. To są dwie strony tego samego medalu. Dziękuję, Rino, i jeszcze Gustaw ma komentarz.
Dwie kwestie. Kiedy mieliśmy zimną wojnę, Niemcy i Włosi bardzo cieszyli się, kiedy jakiś nowy czołg amerykański pojawiał się na ich terytorium. Rozumiem oczywiście te emocje, że chcecie, żeby te wojska amerykańskie były obecne, żeby te naziemne wojska amerykańskie były obecne, ale wszystko zależy od tego, jak to zrobić, jak to wdrożyć w praktyce. Po pierwsze, trzeba się zastanowić, jak do tego podejść i kiedy ta debata krajowa, wewnętrzna w USA jest bardzo podzielona. I jeżeli tutaj pojawia się taka personalna oferta skierowana pod adresem kogoś, kto w tej amerykańskiej polityce w tym momencie jest, ale może wkrótce już tam nie być. I kolejna kwestia, Amerykanie i te wszystkie wojska amerykańskie w Grecji, w Turcji, we Włoszech, w Niemczech, to była część zintegrowanego planowania. I oczywiście USA to są najważniejsze wojska w ramach NATO, natomiast historia zimnej wojny pokazuje, że zawsze był też potencjał w innych krajach, nie tylko w USA. To powinno być elastyczne, to powinno być sojuszem elastycznym, otwartym na nowych członków i mam nadzieję, że cały ten nonsens związany z Brexitem się wkrótce skończy, ale jeżeli się nawet nie skończy, to mam nadzieję, że uda nam się stworzyć nową politykę w skali całej Europy, obejmującą również Wielką Brytanię i nie wolno ograniczać ofert kierowanych pod adresem USA do jednego prezydenta. Zostało nam 15 minut, mamy skończyć równo w pół do, ale mamy teraz jeszcze jednak chwilę. Ambasador Włoch w Warszawie. Chciałem powiedzieć kilka słów o bezpieczeństwie, ponieważ traktat INF jest bardzo ważny, to nie ulega żadnej wątpliwości. I wspomnieliście również o rozmowach między Włochami a USA, zwłaszcza o Libii w naszym przypadku, ale najważniejsza kwestia to jest to, że jeżeli spojrzymy na nasze społeczeństwa i jeżeli spojrzymy też na wojnę handlową i co, jakie są skutki tej wojny handlowej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych obywateli, to one są bardziej druzgocące niż cokolwiek innego. Spójrzmy na statystykę. Ostatnio oglądałem bardzo ciekawą audycję w BBC. Rozmawialiśmy o 500 miliardach strat, dolarów strat. I jeżeli zobaczymy, jak nasze społeczeństwo są podzielone, mam na myśli różne kraje w Europie, to zwróćmy uwagę, jakie tam tak naprawdę są postawy w Ameryce i co z tym robi Putin. Nie uważam w tym momencie, że jest jakaś nagła potrzeba. Może za 2 lata będziemy mieć więcej problemów, jeżeli chodzi o nasze wewnętrzne bezpieczeństwo. Widzieliśmy, co się działo na przykład z uchodźcami. Kiedy był kryzys migracyjny, tam było już tak wiele rzeczy, które nas dzieliły. I w tym momencie opinia publiczna patrzy na Rosję, mamy polityków, mamy też media społecznościowe. Być może to jest tak, że inne problemy po prostu przysłonią kwestię bezpieczeństwa. Dziękuję, ambasador Rumunii w Polsce. Dziękuję za ciekawe głosy. I mam 2 pytania. Francja i Niemcy podpisali dzisiaj chyba porozumienie i chciałem zapytać, jak państwo oceniają wkład tego porozumienia w bezpieczeństwo europejskie, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek wkład na chwilę obecną, jak państwo to oceniają, a po drugie, czy uważają państwo, że jest jakaś korzyść, która może wynikać ze współpracy między Polską, Rumunią, Francją, a Niemcami? Jeżeli chodzi o zapewnienie większej legitymizacji inicjatyw zmierzających do konsolidacji projektu integracji europejskiej. Tutaj dyskusja bardzo się skoncentrowała na sprawach NATO i relacji ze Stanów Zjednoczonych z tym sojuszem. Ja bym chciał jednak wrócić do Unii Europejskiej.
Otóż to jest też w końcu niesłychanie ważna dla naszego bezpieczeństwa instytucja i chciałem się spytać właśnie panelistów, jak oceniają politykę Stanów Zjednoczonych, a właściwie politykę prezydenta Trumpa wobec Unii Europejskiej, pamiętając, że prezydent Trump popierał bardzo Brexit, a samą Unię Europejską traktuje, może jeżeli nie jako wroga, to w każdym razie jako przeciwnika, a nie jako konkurenta gospodarczego. W związku z tym pytanie o ocenę właśnie polityki prezydenta Trumpa wobec Unii Europejskiej. Mieszkałem we Francji pod koniec lat 70. i pamiętam toczące się dyskusje o tajemnicach stanu państwa, które nie były wystarczająco chronione. Gdzieś w środku tych dyskusji pojawił się sondaż, którego wyniki wskazywały, że w przypadku agresji ze strony Rosji 72% obywateli i obywatelek Francji nie podejmie walki, ponieważ lepiej się w walki nie mieszać, tylko zostać przy życiu. Kolega z Austrii wspominał o wojnie informacji. Czy naprawdę jesteśmy przygotowani jako kraje NATO na tego rodzaju wojnę? Powiedział pan, że narracja jest tak ważna, ale czy my jesteśmy przygotowani na taką walkę? Thank you very much. So I will get back to the panel, perhaps in the reversed order. Może teraz w odwrotnej kolejności powrócimy do naszych panelistów, czyli zaczniemy od Gustawa. Czy jesteśmy gotowi na wojnę? No niestety nie jesteśmy. Republiki Bałtyckie są w nieco innej sytuacji niż my, ale jeśli chodzi o Niemcy i resztę tego regionu, no to dopiero się powoli przygotowujemy do tego rodzaju wojny. Czy mówimy o osobistej wrogości Trumpa w stosunku do Unii Europejskiej? Ona jest bardzo problematyczna, ponieważ narusza podstawy tożsamości europejskiej. Zbudowanie Unii Europejskiej było dla Niemców pewnym zastąpieniem ich tożsamości narodowej, więc takie podważanie struktur unijnych ze strony Trumpa jest bardzo, bardzo problematyczne dla Niemców. Traktat z Aquisgranu, no cóż, wiele się o tym mówiło i było wiele ogłoszeń na ten temat, ale problem z Europejczykami polega na tym, że oni nie mówią tego, co naprawdę się wydarzyło, tylko próbują sami jakoś kreować rzeczywistość. Współpraca między Niemcami a Francją, czy ona przyniesie dobre rezultaty? No musimy tutaj poczekać. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało, na przykład jeśli chodzi o Morze Czarne, o Rumunię, o sytuację militarną, która jest bardzo trudna. Na przykład Rumunia podpisała porozumienie z Niemcami, ale mimo to nie udało nam się przeprowadzić choćby jednych manewrów w Rumunii. Tak jak na przykład tych, które odbywają się w regionie państw bałtyckich. W regionie Morza Czarnego takich manewrów po prostu nie ma. Więc jeśli to się nie zmieni, no to sytuacja z pewnością będzie bardzo trudna. Bo nie przekuwamy jakichś porozumień na papierze w praktyczne działania. Teraz Rina, odnieś się do tego pytania, którego chcesz. Ja może zacznę od kwestii międzynarodowego bezpieczeństwa i o tych podziałach w Unii Europejskiej. Jeżeli dobrze zrozumiałam, tego dotyczyło pytanie. Rzeczywiście obserwujemy taki podział między krajami Europy Środkowo-Wschodniej, a pozostałymi krajami Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o migrację na przykład, czyli ta nasza niechęć do wywiązania się z naszych zobowiązań w zakresie przyjmowania uchodźców. Natomiast uważam, że po pierwsze, to jest sytuacja, która prawdopodobnie nie jest wcale aż tak zła, zwłaszcza w Estonii, bo my przynajmniej coraz bardziej o tym mówimy i to jest taki problem bardziej komunikacyjny.
jeżeli chodzi o komisję i te wszystkie kwoty, które komisja chciała wprowadzić, to komunikacyjnie niekoniecznie się sprawdziło. Natomiast pytanie strefy euro, czy wolnego handlu, czy migracji, czy Brexitu, wszystkie te kwestie w tym momencie niepotrzebnie zajmują nam uwagę i pochłaniają mnóstwo energii i nie zostaje nam czasu na to, żeby rozwiązywać większe problemy, ważniejsze pytanie, ważniejsze problemy dotyczące tego, co się dzieje w naszym sąsiedztwie, na południu na przykład, czy w Azji na przykład. Jeżeli chodzi o Niemcy i Francję i porozumienie między Francją a Niemcami, mogę tutaj powiedzieć, że zgadzam się z Gustawem, że być może mogłoby to porozumienie być bardziej precyzyjne, bardziej konkretne, ale z perspektywy estońskiej powiedziałabym, że my zdecydowanie potrzebujemy tego typu przywództwa w Europie. Czy to przywództwo jest wystarczająco dobre, to inna sprawa, ale potrzebujemy takiego przywództwa i to przywództwo powinno brać pod uwagę opinie też pozostałych państw członkowskich. Czy nie chcemy, żeby to przywództwo nas zadusiło, nas, tych pozostałych członków Unii Europejskiej. A jeżeli chodzi o wojnę informacyjną, to rzeczywiście w państwach bałtyckich obserwujemy już od bardzo wielu lat, od 25 lat taką wojnę informacyjną, hybrydową. To jest, rzeczywiście się dzieje. To bardzo ciekawe pytania, które tutaj zostały zadane, wszystkie. I przyznaję, że te problemy rzeczywiście istnieją i są one bardzo ważne. I być może za kilka lat problemy te będą ważniejsze, dużo ważniejsze niż kwestia bezpieczeństwa w ścisłym rozumieniu tego słowa, ale to jest tak naprawdę, jeżeli mam powiedzieć szczerze, trochę obok problemu, bo mówimy o bezpieczeństwie i mówimy o tym, że nie możemy dać się podzielić, że bezpieczeństwo jest, powinno być niepodzielne. Jak to rozumieć? Wszyscy powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte i powinniśmy być gotowi do wniesienia wkładu w bezpieczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, a ponadto wszyscy pozostali powinni też przyczyniać się do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem, jakie pojawiają się w innych regionach Unii Europejskiej. Musimy stać razem, musimy się wzajemnie wspierać. Na tym polega niepodzielność bezpieczeństwa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o traktat z Aquisgranu, to bardzo ważny traktat i wnosi on wkład w bezpieczeństwo w takim sensie, że 7 z 27 artykułów tego traktatu dotyczy właśnie tej tematyki. Chodzi tam o współpracę, żeby rozbudować podstawę przemysłową w Europie i nie chodzi tutaj o jakąś wyłączność, to znaczy inni są też zaproszeni do tego, żeby brać w tym udział. Po drugie, chodzi tam też o współpracę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i to też nie jest coś, co dotyczy tylko tych dwóch krajów, Niemiec i Francji. Polska też jest członkiem Rady Bezpieczeństwa, także jak najbardziej tutaj otwieramy się na współpracę z innymi i chcemy współpracować na rzecz osiągnięcia spójności w tym zakresie. I chcę też podkreślić, że tutaj są takie konotacje, no w artykule 5 na przykład traktatu NATO i w artykule 42 ustęp 7 traktatu z Lizbony. Także widzimy tutaj też pewne implikacje związane z wzmocnieniem bezpieczeństwa poprzez wzmożoną współpracę, rozszerzoną współpracę i jest to ważne pod tym względem, natomiast nie oznacza tutaj to absolutnie jakiejś ekskluzywności, jakiejś wyłączności. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi. To nowe porozumienie powinno, może pokazać nam, jaką drogą warto pójść wspólnie, żeby sprostać tym wspólnym wyzwaniom, przed którymi wszyscy stoimy. Uważam, że Europa powinna stać tutaj zjednoczona w obliczu tych wyzwań i to, co myśmy zrobili teraz, to jest jakaś propozycja drogi naprzód. Nie jest to wyłączna droga, którą możemy podążyć, ale jest to jakaś propozycja. I teraz inne kraje mogą podjąć decyzję, że chcą się przyłączyć do Francji i do Niemiec, czy nie. Mogą też proponować inne rozwiązania. To jest tylko propozycja, nic więcej. I a propos
To też prawda w tym kontekście będzie tutaj pewna konkretyzacja tego przedsięwzięcia, to znaczy będzie tutaj spotkanie francusko-niemieckie i będą na pewno decyzje o konkretnych projektach. Teraz kwestia Rumunii, tutaj Polska, Rumunia, Francja i jak możemy wspólnie przyczynić się do większej konsolidacji projektu integracji europejskiej. Wydaje mi się, że tutaj padło już kilka kwestii, które tego dotyczą i to też jest rola Rumunii, żeby wychodzić z własnymi propozycjami, co można by zrobić. My jesteśmy otwarci w tym zakresie. Chcemy, żeby Europa była tak zintegrowana, jak tylko możliwe i jesteśmy otwarci na propozycje i ze strony innych państw. Tak na przykład ta inicjatywa Trójmorza ze strony Polski. Teraz no może jesteśmy tak do końca częścią tej inicjatywy Trójmorza, ale częściowo. Także no byliśmy otwarci na tę inicjatywę i też zapraszamy inne kraje członkowskie do zgłaszania różnych propozycji. Kolejna kwestia. Te różnice gospodarcze w USA z prezydentem Trumpem, te kwestie gospodarcze są bardzo ważne. Rozmawiamy tutaj o prawdziwych problemach. I o tym mówił pan Onyszkiewicz. Jeżeli chcemy uniknąć wojny handlowej i jeżeli miałoby nam się to nie udać, to i jeżeli na przykład Trump wprowadzi cła w branży motoryzacyjnej, to będzie miało bardzo daleko idące konsekwencje dla Europy, też dla Niemiec i dla Polski, ponieważ jest bardzo silna współpraca w branży motoryzacyjnej między Polską a Niemcami. I mogę sobie wyobrazić też inne problemy związane z Iranem, te sankcje nakładane na strony trzecie. I jestem zaniepokojony przyszłością tego problemu bardziej niż teraźniejszością. I jeżeli chodzi o te sondaże we Francji, czy to Churchill powiedział, że wierzę w sondaże tylko wtedy, kiedy sam je fałszuje, tak? No więc to może to jako taki krótki komentarz. Krótko jeszcze o wzmocnieniu obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Niestety czasy Johna Wayne'a odeszły i oczywiście to nie będzie Fort Trump, ani żaden inny Fort. Fort Trump, no, czy nam to się podoba, czy nie, wyobraźnia publiczna, rządzą nią media społecznościowe, nagłówki, mało kto czyta coś dalej, więc zostało sformułowane chwytliwe hasło. Natomiast oczywiście to będą różne komponenty wojskowe w różnych lokalizacjach. To nie będzie wyłącznie, ani być może przede wszystkim to nie będzie personel, to będzie też sprzęt, to będą elementy dowództwa. No, rozmawiamy, jakby szlifujemy ostateczną wersję. Może nie wszyscy w polskim rządzie będą zadowoleni, ale myślę, że członkowie niektórych innych rządów będą zaskoczeni. Jeśli chodzi o reakcję Rosji na Białorusi, no proszę Państwa, my już mamy do czynienia z trzema fortami Putin. Kaliningrad, Krym, Syria. To jest ta debata o forcie Trump, który nie będzie fortem Trump, przypomina mi trochę tę debatę o INF-ie. Chcemy, jakby sądzimy, że jeśli nie będziemy reagować, to będziemy bezpieczni. No nie, nie będziemy bezpieczni, bo jak już powiedziałem, Rosja w przeciągu kilku dni jest w stanie przeprowadzić operacje wysokiej intensywności w dowolnym punkcie Europy, a głowice nuklearne z Kaliningradu do Berlina już dzisiaj dolecą w mniej niż 10 minut. Na to trzeba zacząć reagować. To cokolwiek uzgodnimy z Amerykanami będzie zgodne z zobowiązaniami NATO, jest transparentne, informujemy o tym naszych sojuszników, więc tutaj nie widzę żadnych powodów do zaniepokojenia w gronie sojuszniczym. Bardzo ważną rzecz podniósł pan ambasador Włoch i też pan ambasador Nickel. Oczywiście my też widzimy bezpieczeństwo w kategoriach 360 stopni. Polska już dziś na Sycylii
dyslokowany jest oddział sił specjalnych Polski, 150 osób, boarding team, który operuje z platformy włoskiej. Prowadziliśmy takie rozmowy z Francuzami, one nie są przesądzone, być może w którymś momencie będzie taka jednostka operowała z platformy francuskiej. Tam są inne zdolności wojskowe, które kontrybuowaliśmy do operacji unijnej na Morzu Śródziemnym Sofia, którego celem jest stabilizacja wybrzeży libijskich. Jesteśmy w Afganistanie, Iraku. Polska jest państwem bezpieczeństwa w kategoriach 360 stopni. Absolutnie bezpieczeństwo trzeba postrzegać całościowo, solidarnie. Gospodarka to kolejny ważny temat. Wcześniej o tym nie wspominałem. Dla Europy Środkowej niezwykle istotne jest fakt, że jesteśmy w okresie wzrostu gospodarczego. W przypadku Polski to jest w ciągu ostatnich 2,5 lat zwiększenie gospodarki o 10%. To nam otwiera kompletnie nowe możliwości, także w regionie Trójmorza, o którym wspominał ambasador Nickel. I naszym podejściem, nasze spojrzenie do polityki, do stanowiska, tu odpowiadam na pytanie ministra Onyszkiewicza, możemy oczywiście bez końca narzekać na prezydenta Trumpa, ale my w Polsce wolimy wciągnąć go w gospodarkę unijną. Po szczycie w Bukareszcie, szczycie Trójmorza, mamy konkretne decyzje o zaangażowaniu USA w rozwój infrastrukturalny, energetyczny regionu trójmorskiego. Po kontrakcie zeszłorocznym na dostawę amerykańskiego LNG jesteśmy w kompletnie nowej sytuacji. Po szczycie Trump, Juncker, wiemy już i nie ma sensu na ten temat spekulować, wiemy już, że celem prezydenta Trumpa nie jest zablokowanie handlu transatlantyckiego, tylko jego liberalizacja. Natomiast on doszedł w swojej jakby niemocy przekonania do zmiany niekorzystnych dla USA zasad funkcjonowania tego handlu do takiego momentu, że użył groźby. Ona też obudziła w Polsce, tak jak ambasador Nickel zauważył, też obudziła w Polsce zaniepokojenie, ale już jesteśmy w innym świecie i pracujemy nad liberalizacją, a nie izolacją. Krótko, traktat akwizgrański. No oczywiście sam w sobie, trudno go ocenić. Jak on będzie realizowany zależy. I to jest kluczowe pytanie. Czy będziemy dalej się rozwijać jako klub 27 państw, czy jako różne kluby. Polska akurat też stara się i rozwijać Trójkąt Weimarski, region trójmorski, bliski dialog prowadzimy z Włochami, z Hiszpanią, z państwami, które chciałyby uczestniczyć i wielokrotnie potwierdzały w różnych projektach obronnych, gospodarczych, franko-niemieckich. Jesteśmy dalej zdecydowani to robić. No niestety dla ambasadora Drangi nie mam za dobrych wiadomości. No prezydencja rumuńska i konsolidacja projektu europejskiego, no to po pierwsze macie bardzo mało czasu, bo Brexit i wybory do Parlamentu Europejskiego, wasza prezydencja efektywnie będzie krótsza. No po drugie, na przykład stoicie w sprawie Nord Stream. Czy wreszcie odważycie się podnieść do poziomu politycznego coś, o czym wszyscy już wiemy, na czym polega z prawnego punktu widzenia? Jest sztucznie przetrzymywane na tym poziomie prawnym, a jest to sprawa dzieląca, a nie konsolidująca, no ale trzeba ją rozstrzygnąć. Czy nie? Wieloletnie ramy finansowe, te pomysły o wiązaniu dotacji z tym, czy ludzie wybierają rządy konserwatywne czy liberalne, to też problem, który będziemy bardzo chcieli was w tym wspierać. I kończąc klamrą na pytaniu redaktora Ostrowskiego, czy better to be red, czy better to be dead. No właśnie to, co robimy między innymi z Amerykanami, ale w ramach NATO i Unii Europejskiej, z Niemcami, innymi państwami, z Estonią, z państwami bałtyckimi, które w ramach tego IFP chociażby odgrywają kluczową rolę, to ma na celu, żebyśmy nie musieli na takie pytania odpowiadać. Jeśli dziś przekonamy, ja tu polecam lekturę esejów Jakuba Grygiela, amerykańskiego uczonego polskiego pochodzenia. On w listopadzie napisał dla The American Interest taki krótki esej. On tam stawia sprawę w ten sposób. Ten esej jest nazwany How to Normalize Relations with Russia. Odpowiedź jest, jedynym sposobem jest przekonanie Rosji o niezmienności geopolitycznego porządku. Znaczy Rosja musi zostać upewniona, że metodą siły, kłamstwa, zdrady, przekupstwa nie można zmienić układu sił w Europie. Inaczej oczywiście jesteśmy gotowi
postzimnowojennego, co do którego się wszyscy zgodziliśmy, że tak ma wyglądać. W sposób uczciwy, zgodny z traktatami, jesteśmy gotowi i otwarci na rozmowę z Rosją. To jest poza kwestią, ale nie metodą przemocy, szantażu i zastraszania. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo państwu. Ja nie odważę się podsumować tej dyskusji, ale jedno tylko chciałem powiedzieć, że mówiliśmy tutaj dużo o ryzykach i zagrożeniach i przy okazji takich debat często się mówi, że ogromnym ryzykiem jest zapraszanie do nich dyplomatów. Ponieważ grozi to, że wszyscy uśniemy. Ja mi się wydaje, że ta debata zupełnie nie potwierdziła, że takie ryzyko jest realne. Być może jest realne, ale tym razem się zupełnie nie zrealizowało, za co chciałem niezwykle serdecznie podziękować panu ministrowi Cichockiemu, ambasadorowi Nikelowi, Linie Kaliurant i byłemu dyplomacie Gustawowi Gresselowi. I dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za pytania i zapraszam na kolejne debaty ISIFR-u i Fundacji Konrada Adenauera. Dziękuję bardzo.